Naginałam przez pół miasta, żeby zrobić, o, chyba nic nie słyszycie, badania od alergologa. No nie, chyba nic nie słyszycie. W każdym razie przy okazji Centrum Historii Zajezdnia. Witam was w nowym vlogu. Cześć. Próba dokończenia badań do alergologa. Dzień, w ogóle jak to wygląda, jakbym stała gdzieś na tym. A to jest przepiękna wizualizacja tegoż oto osiedla, które właśnie zaczęli budować nowe znów. Znaczy znów kolejne jakby. Boże, działam dzisiaj z włosami. Wczoraj wyprostowałam, ostatnio je ciachnęłam, bo stwierdziłam, że chyba nie wytrzymam do jeszcze miesiąc. Teraz mam taki pomysł, ale dobra, szybko, włosy. Mam pomysł, że jeszcze sobie pierdyknę je rozjaśniaczem trochę. Zobaczę, co z tego wyjdzie i może jeszcze trwałą sobie palnę. Już nie wiem kiedy, bo trochę mnie do czas. No i właśnie do czego zmierzam, że próba zrobienia badań dzień trzeci. W ogóle byłam przekonana wczoraj, że jest poniedziałek, a był wtorek, więc gdzieś mi spierdolił jeden dzień. A to tylko dlatego, że przyjechałam przecież w poniedziałek, a nie w niedzielę, tak jak mi się wydawało w ogóle. Ale dobra, tutaj zróbcie na wizualizacji. Siedzący, patrzący z panią, czyli we mnie, pije wino na balkonie. No, dobra, idę, bo ludzie się w ogóle dziwnie patrzą, jak ja nagrywam, nie wiem. No dobra, mam nadzieję, że już dzisiaj wszystko zrobię, krew mi pobiorą po raz setny i będzie git. Rubens. Rubens. Do paczkomatu idziemy. Chodź. Jezus. Pyszna bułeczka, tak? Pyszna bułeczka. Z sosikiem ostrym pewnie, co? Tak jak lubisz. Nikt ci nie zabierze, nie bój się. A muszę mu zaniesiemy? Musi by się ucieszył z bułeczki. Nie, chyba jednak nie zaniesiemy. Może by się wziął, byśmy do paczkomatu poszli, co? Nie wiem, czy mogę tyle pójść z kawałka, więc szybko powiem, że moja przyjaciółka Prina kupiła nam bilety na Comet, co prawda. Natomiast ja w ogóle znawcą Comet Rokuckiego nie jestem. Znam tam kilka więcej kawałków, tyle co powiedzmy, jeden jest szczególnie znany, taki drugi. Mam go w pamięci kilku lat, bardzo go lubię. Ale teraz Karasi Rogutki to jest w ogóle jakiś... Myślę, że już w tym vlogu więcej nagrywać nie będę, bo dziś jest czwartek, więc jutro zacznę nagrywać vloga z weekendu. Ale dziś przyszłam, żeby powiedzieć, że to jest takie miłe, że nawet
Słyszycie ptaki? W Polsce spotyka się ludzi. Co Rubensik? Chodź. Rubensik jest zaniepokojony ptakami. Cześć. Że nawet w Polsce spotyka się ludzi, którzy są przychylni, rzadko owszem, ale jednak. Zmierzam do tego, że byłam robić badanie jakieś tam do alergologa jeszcze i byłam w Aldiku, bo przyjechałam tramwajem, w ogóle byłam mega głodna, tu jakieś rozkopane rzeczy, w ogóle kurwa pół dnia w tramwaju, nieważne. Dobrze, że w ogóle ojciec do mnie zadzwonił, bo ja mówię tak, w sumie to już muszę iść na tramwaj. Wiecie, miałam całe miasto do przejechania. No ja jestem w tym Aldiku. Podchodzi do mnie dziewczyna i mówi, znaczy dziewczyna, kobieta, chyba nawet w ogóle może starsza ode mnie, nie wiem. Trudno ocenić, wiecie. I mówi do mnie, a przepraszam, bo ja w ogóle nic nie zrozumiałam. I ona mówi, bo coś tam. I mi pokazuje na rękę swoją, na której ma tatuaż z żukiem. I do mnie dopiero dociera, że ona mówi, no, że ma pani taki tatuaż, że widzę pani, że widzę, że pani też lubi żuki, ja też i coś tam. A ja mam takiego, wiecie, żuka na udzie, z którego wystają z odwłoka mu grzyby. Tak zwane halucynogenne. A łysiczka. I ona mówi, no widzę, ona nie miała oczywiście żuka z grzybami, bo to moja inwencja twórcza, którą pozdrawiam, Natalia mi wykonała. Ona miała takie w kolorze. I mówi, no rzeczywiście. Co jest? I to było miłe. I ja w ogóle, wiecie, byłam taka zaskoczona. W ogóle jak mi zawsze ktoś zaczepiał, to ja tak robię, że ja w ogóle robię jakieś miny straszne, bo ona tak uciekła, mówi, wszystkiego dobrego, tam pozdrawiam, w ogóle ja mówię, no że wszystkiego dobrego, jasne. I zawsze się, Boże, to jest takie miłe, a z drugiej strony ja się zachowałam jak wariatka. Zresztą nie po raz pierwszy, no to jakby jest moja domena, że ja się zachowuję zawsze jak wariatka, ale wiecie, głupio mi trochę było, bo sobie myślę, Boże, to było takie miłe i tak dalej, a ja tak, no, to cześć. Także jeśli mnie pani ogląda, to tylko dlatego, że jestem nieprzyzwyczajona do miłych słów. Prześwietla mnie. Bo akurat jest zachód, to znaczy zachód. No, zachód niby też jest, ale ogólnie słońce wychodzi, zachodzi. Tutaj mamy chmury. Dobra, słuchajcie, coś jeszcze miałam mówić? Nie wiem. Ogólnie tutaj na dzielni dzieją się miłe rzeczy i był rok, jak umarł nasz sąsiad od rowerów, który robił mi zawsze sesje i zdjęcia. I w ogóle, jak śledzicie mnie na Instagramie, a coraz więcej z Was przychodzi na Instagram do mnie. Dziękuję. To tam nieraz miałam sesje wykonywane przez mojego sąsiada i właśnie minął rok, odkąd nie żyję, także tak i to jest w ogóle jakieś kurwa dziwne. No, także tak. No, muszę siadać do kompa, jest bardzo późno. Ja robię coś, grzebię, ale idzie mi jak krew z nosa. Także podejrzewam, że jutro skleję tego vloga, ale kiedy go wrzucę, nie wiem, pod koniec przyszłego tygodnia, bo potem mam. No tak, bo potem zagram jeszcze z weekendu, a w przyszłym tygodniu w weekend mam gości, a potem już wyjeżdżam, więc jakoś tak zahachmęcę, pokleję, żeby był git. A mnie muszę się tak odsunąć. Boże, jaki mam fryz znowu. Fryz z damy przedwojennej. W ogóle mam taki plan, żeby sobie zrobić jeszcze właśnie coś na głowie. Coś z włosami. Który dzisiaj jest, nie wiem, ale jakoś przed 20 już będę musiała się pakować, ogarniać, także byle do 20. Patrzę na ptaszyska, bo na rzecz co był pomór wron. Ja nie wiem, czy ja to mówiłam w którymś vlogu, w każdym razie były 2 tygodnie takie, że jedna wrona za drugą padały tutaj na podwórku u nas i trzeba dwie. To też zbiegło się w czasie z tym, jak mucha się zatruł i też nasz pan, który sprzątał, to też nie wiem, czy wam mówiłam, że on też się zatruł i spadł. Ja wzywałam karetkę. Znaczy nie, to w sumie sąsiadka, bo ja miałam psy tam na rękach, nieważne. W każdym razie udzielaliśmy pomocy panu, który sprząta podwórko. Mucha miał przecież atak neurologiczny i tak dalej, i tak dalej. Pies sąsiadki też. O Boże, jak się spać. Cały czas mucę tą płytę Karasi Rogutki, bo mi lektor wkręcił, on na rowerze jej słucha. Jak mieliśmy gościa, którego wieczorem zapodał i poszedł na mecz, a my rozbieraliśmy na czynniki pierwsze tę płytę.
No i tak, no i w sumie to wszystko. A i moja przyjaciółka, a to już mówiłam, kupiła bilety na koncert Komy i to jest w ogóle super fajne, tylko nie wiem właśnie, czy wiecie, to, że ja lubię Roguckiego, to będzie. Boże, ktoś krzyczy. O czym mnie świadczy, bo ja w ogóle twórczości Komy nie znam, tak jak już wspominałam, tylko jeden kawałek. Dobra. Chociaż w sumie wczoraj byłam u mojej innej przyjaciółki i słuchałyśmy też Króla. Bo ja w sumie jego tylko znam, to nie było nawet męskie granie, tylko to było z orkiestrą, z chórem w ogóle, jakiś występ w, nie pamiętam, ale wiecie o co mi chodzi, taki fajny, naprawdę taki mega kurde kawałek, śpiew biały, jakieś takie wiecie słowiańskie, super, to był chór kurde. Jak Błażej Król i chodzi mi o ten kawałek Wołanie, który był chyba. To chyba Miłosz organizował tę trasę i tam był zespół Śląsk. Świetny kawałek. No, ale do czego zmierzałam? Że wczoraj ona mi zapodała, mówi weź sobie całą płytę przesłuchaj. I, ale nie tą akurat z tej trasy, tylko jego. No i powiem wam, że do dziś tego nie zrobiłam. Do dziś, od wczoraj. W sensie nie miałam czasu, ale rzeczywiście wieczorem jeszcze coś sobie tam puściłam i... No cóż, mamy wielu zdolnych artystów w kraju. Jest tylko się cieszyć. Tak jak ostatnio mówiłam, no to już nie ma co się powtarzać, że ta piłka nożna, wiecie, po prostu miliony monet na sekundę, a tu zdobywamy mistrzostwa w innych dyscyplinach i nikt o tym nie wie, nikt o tym nie mówi. Po co? Dobra, coś kadr dostałam, w ogóle nie wiem czemu. Okej, okay, jutro jest grillik, jutro zaczynamy weekendik. Myślę, że jeszcze się będę widziała z rodzicami, także nagram coś, jak mi się uda. To wszystko w tym vlogu. W tym vlogu z tygodnia. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i dziękuję za łapki w górę. Zachęcam do pozostawiania ich pod każdym filmem. To wszystko na dzisiaj. Dzięki.